Dzisiejszy program poświęcamy tygodniowi modlitw o jedność chrześcijan. Po raz kolejny w tym roku w Kościele Polskim, jak i w Kościele Powszechnym skupia się nasza uwaga na problematyce jedności pomiędzy chrześcijanami. Do dzisiejszego programu zaprosiłem księdza profesora Wojciecha Hansa, długoletniego rektora seminarium we Włocławku, znanego i cenionego polskiego ekumenistę. Witam księdza profesora. Proszę księdza profesora, mam tutaj taki materiał, który powiedzmy sobie książeczkę, która jest dedykowana na czas tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Książka ta posiada pewne motto, hasło, czego Bóg od nas oczekuje. W tym przypadku jest to tekst zaczerpnięty ze Starego Testamentu, z księgi Micheasza. I mamy również pod spodem na dole napisaną datę tego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, 18-25 stycznia. Nasuwają się od razu dwa pytania ze strony tytułowej. Dlaczego ta data? Czym ona jest uwarunkowana? I skąd takie hasło? Czy kto takie hasło proponuje? Bo jak mniemam, nie jest ono narzucone odgórnie przez jakieś struktury, ale wychodzi, powiedzmy sobie, od różnych rodzin, kościołów, wspólnot chrześcijańskich. Proszę bardzo. Dziękuję za te pytania. Gdy chodzi o samą datę, to trzeba sięgnąć do początków w ogóle rozwijania się ruchu ekumenicznego. Współczesny ruch ekumeniczny datujemy na rok 1910, kiedy to w Edynburgu zjechali się misjonarze protestanccy z całego świata, by zaradzić ogromnemu rozbiciu także tych, którzy na terenach misyjnych byli ewangelizowani. Czyli inicjatywa protestancka. Inicjatywa protestancka, i to trzeba oddać światu protestanckiemu. I ten ruch poszedł jak gdyby w dwóch kierunkach od samego początku. Mianowicie jedni widzieli, że zjednoczenie jest jedynie możliwe na drodze uzgodnienia prawdy wiary, na drodze, nazwijmy to, doktrynalnej, teologicznej. Drugi kierunek uwzględniał praktyczny wymiar działalności chrześcijańskiej. I rzeczywiście, gdy chodzi o działania praktyczne, tutaj byliśmy bliżsi siebie poprzez całe dziesiątki lat. Gdy chodzi o doktrynę, dialog został wszczęty, zwłaszcza od momentu, kiedy te dwa kierunki połączyły się w Amsterdamie w roku 1948 i przyjęły ogólną nazwę Światowa Rada Kościołów, zamiennie Ekumeniczna Rada Kościołów. I od tego momentu świat protestancki zbierał się na modlitwy, na prowadzenie dialogów, również i z Kościołem rzymskokatolickim, chociaż Kościół rzymskokatolicki nie wniósł swojego uczestnictwa w ramy Światowej Rady Kościołów i nie jest to aktualnie także uczynione. Dlaczego? Dlatego, że na obecnym etapie, tak przynajmniej jak ekumeniści, jak i odpowiedzialni za Kościół rzymskokatolicki mówią, że na obecnym etapie jeszcze nie nadszedł czas, żeby Kościół rzymskokatolicki wszedł w oficjalne struktury. Ale ekumenizm to nie tylko struktury. Ekumenizm to także i wspólne działanie i wspólna modlitwa, o czym za moment jeszcze może będzie okazja, żeby powiedzieć. Dlatego, że prawdy wiary, które wszyscy przecież mamy wspólne, bo one wynikają z Pisma Świętego, z tradycji Kościoła, i tutaj prawosławny Kościół i rzymskokatolicki, gdy chodzi o ten drugi przekaz objawiony, są jednomyślne, bo opierają się i na jednym, i na drugim. Natomiast świat protestancki ma swoje zasady, że wystarczy samo Pismo Święte, że wystarczy sama łaska, że wystarczy, no powiedzmy, oni nazywają to sola fides, sola scriptura, sola gratia, więc
sama wiara, samo Pismo Święte i sama łaska. Jak gdyby zwornikiem tych czterech zasad, przynajmniej od momentu reformacji, a więc od momentu wystąpienia doktora Marcina Lutra, jest zasada solus Christus, że wszystko jest skoncentrowane na Chrystusie Panu. Natomiast gdy chodzi o kościoły poza światem protestanckim, one też są włączone w ramy Światowej Rady Kościołów, ale zwłaszcza kościoły starokatolickie, kościoły wschodnie i katolickie, i prawosławne, i kościół rzymskokatolicki, te dwa przekazy stanowią bazę do refleksji. I my wiemy, kiedy ktoś mnie pyta, no dlaczego, proszę księdza, jeszcze nie ma tej jakiejś jedności, bo przecież w kościele rzymskokatolickim od czasów papieża Piusa XII, a konkretnie od II Soboru Watykańskiego, ekumenizm stał się jedną z funkcji istotnych kościoła. Dążenie do jedności chrześcijaństwa to nie jest wymysł człowieka, ale ma swoje fundamenty w arcykapłańskiej modlitwie Pana Jezusa. Tak. Jezus mówił, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I żeby wszyscy byli w jedno, tak jak On jest jedno z Ojcem. Tu mamy zarysowane fundamenty współczesnej ekumenii, które Kościół rzymskokatolicki, zwłaszcza od II Soboru Watykańskiego, szczególnie akcentuje, bo akcentujemy to, co mamy wspólne, ale niestety musimy powiedzieć, że mamy także, są także i różnice. I dlatego też ta historia krótka wskazuje na te wysiłki, które przez przecież już od Edynburga 102 lata upłynęły, chrześcijanie czynią, aby przynajmniej w stosunku do siebie się zbliżyć. Zbliżyć się i na jednej płaszczyźnie, a więc w działaniach praktycznych, ale także i gdy chodzi o fundamenty wiary, tak. Gdy chodzi o refleksję teologiczną. Gdy chodzi o te daty, o które ksiądz profesor, o których wspomniał, mianowicie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, on ma także swoje długie korzenie. Mianowicie gdzieś wchodzi w historię jeszcze przed 1910 rokiem i trzeba tu się odwołać do dwóch duchownych anglikańskich, mianowicie Paula Spencera i Watsona, którzy zainicjowali w ogóle modlitwę o jedność chrześcijan. Jeden z nich pozostał w anglikanizmie i tam wszystko czynił, żeby chrześcijanie się zbierali i modlili się o jedność. Drugi przyszedł na katolicyzm i w kościele katolickim rozpoczął także inicjatywy pod tym względem. Natomiast takim twórcą tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w kościele rzymskokatolickim był Paul Couturier. To był kapłan lioński, który zainicjował właśnie modlitwy o jedność chrześcijan. Ta data jest datą umowną, ale jednocześnie i bardzo charakterystyczną. Bo 18 stycznia to było kiedyś święto katedry świętego Piotra. W poprzednim kalendarzu liturgicznym w kościele rzymskokatolickim. Natomiast druga data jest niezwykle wymowna. Dlaczego? Dlatego, że to jest dzień, jutro będziemy akurat ten dzień obchodzili, wspomnienie nawrócenia świętego Pawła jako zwieńczenie całości modlitw o jedność chrześcijan. Zwieńczenie w jakim sensie? O nawrócenie, powiedzmy, święty Paweł dokonał konwersji, dokonał nawrócenia siebie jako takiego, ale on nam pokazał, do kogo mamy się nawracać. Mamy wszyscy nawracać się bez względu na podział, jaki istnieje, na kościoły, wspólnoty i tak dalej. Mamy się wszyscy nawracać ku Chrystusowi. I właśnie to ma na uwadze ta druga data, przypominająca nam, że jednocześnie ekumenizm to nie są spektakularne wydarzenia. To nie jest nawet tylko tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, ale to jest proces swoisty, który dokonuje się na płaszczyźnie zarówno naukowej, jak i na płaszczyźnie duchowej. Duchowej, tak. Czyli krótko mówiąc, nie są to daty przypadkowe, są to daty o głębokiej i daleko idącej symbolice. Jeśli chodzi właśnie o hasło. O hasło, ono jest w zeszłym roku,
przypadło opracowanie właśnie takiego hasła, czy jednocześnie materiałów, które by służyły na tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Tak, bo musimy też powiedzieć, że takie materiały są opracowywane i te materiały zawierają one różnego rodzaju propozycje modlitwy, czytań na różnego rodzaju spotkania modlitewne, które oczywiście mogą być tak wykorzystane podczas tego tygodnia, jak i podczas całego Otóż roku. W roku ubiegłym zawdzięczamy i hasło, i propozycje właśnie tych modlitw i czytań dobranych ekumenistom polskim. Jeżeli mówię o ekumenistach polskich, to mam na myśli przede wszystkim Kościół Rzymskokatolicki i z ramienia Kościoła Rzymskokatolickiego Radę Episkopatu Konferencji Episkopatu Polski, czy Radę Ekumeniczną Konferencji KEK. I z drugiej strony Polską Radę Ekumeniczną. Ta, bym powiedział, zorganizowana instytucja powstała w roku 1946. I ta wymiana myśli i zdań od tego czasu się datuje, gdy chodzi o płaszczyznę polską. I właśnie przygotowanie ubiegłorocznego tygodnia modlitw zawdzięczamy i Radzie Episkopatu, ponieważ jestem jednym z konsultorów Rady Episkopatu do spraw ekumenizmu. Dlatego też byłem świadkiem w ogóle tej dużej pracy, jaka jest podejmowana, tak, żeby przygotować. To musi być zatwierdzane przez Papieską Radę dla Spraw Jedności Chrześcijan i przez Światową Radę Kościołów. Dlatego też jest to dość długi, bym powiedział, proces. Natomiast tegoroczne hasło zawdzięczamy Indiom. Dlatego, że niektóre wspólnoty indyjskie, między innymi w tych materiałach wspomniani są Dalici, tak, byli ogromnie prześladowani i pokrzywdzeni. I dlatego też należy poświęcić im także i trochę uwagi, a jednocześnie hasło wybrane przez świat indyjski, hasło wyjęte przecież z Biblii, ze Starego Testamentu, jest bardzo charakterystyczne i wymowne, czego Bóg od nas współczesnych oczekuje i czego Bóg jednocześnie oczekuje od ruchu ekumenicznego i tego w płaszczyźnie teorii, jak i tego w płaszczyźnie duchowej, prawda, i jednocześnie współdziałania pomiędzy chrześcijanami. Oczywiście, czego Bóg od nas oczekuje, można by tutaj, jeżeli ksiądz profesor pozwoli, przybliżyć w oparciu o to, co nazywamy ekumenizmem. Bardzo często używamy. Potocznie słyszymy, że modlimy się. Termin, hasło. Hasło ekumenizm, ruch ekumeniczny. Właśnie. A nie zawsze wierni, zwłaszcza czy słuchacze, którzy nas słuchają, może wiedzą, że ekumenizm to jest naprawdę proces. Jeżeli pytają, dlaczego rezultatów nie widać, właśnie gdy chodzi o zjednoczenie chrześcijan, rozchodziliśmy się całe wieki i trudno, żeby ponownie zejść się i w jakiś sposób świadczyć o Kościele pierwszych wieków, który był Kościołem skonsolidowanym przy Chrystusie, żeby to zrobić za powiedzmy 50-100 lat. Dokładnie. Czy tego. W każdym bądź razie ekumenia to jest proces. To jest ciągły proces, który się uwidacznia na płaszczyźnie współdziałania między chrześcijanami, na płaszczyźnie wspólnej modlitwy, a także i gdy chodzi o przede wszystkim dialog doktrynalny. Jeżeli dzisiaj w Kościele Rzymskokatolickim mówimy o dążeniu do zjednoczenia chrześcijaństwa ogólnie w jednym Kościele Jezusa Chrystusa, to musimy sobie uświadomić i nasi słuchacze także, że jest to długa jeszcze droga. Długa droga. Mimo, że mamy wiele porozumień, mimo, że dużo z sobą rozmawiamy, ale jednak człowiek jest człowiekiem. Człowiek jest obciążony znamieniem grzechu pierworodnego i dlatego też tu w sferze ekumenii ma też to swoje odbicie i zaznaczenie. No właśnie, ksiądz profesor wspominał, że jest to proces, prawda, że jest to proces, długi proces, mozolny proces dochodzenia do jedności.
Jak ksiądz profesor uważa, jak ta jedność będzie wyglądać, czy jak ma wyglądać? Bo jest to kolejny problem o kształt tej jedności, prawda? Ja myślę, że tutaj by trzeba odwołać się do dekretu o ekumenizmie, bo jeżeli nas słuchają wierni świeccy, przede wszystkim, którzy oglądają naszą dyskusję w tym momencie, to trzeba zwrócić uwagę na jedno, iż nie tylko teologowie są zobowiązani do tego, by urzeczywistniać jedność, by starać się o prowadzenie dialogu doktrynalnego, ale pierwszym istotnym elementem jest to, żeby chrześcijanie zaczęli przyjaźnie z sobą rozmawiać. Przyjaźnie z sobą rozmawiać. Często są zadawnione różnego rodzaju urazy. I dlatego też dekret o ekumenizmie w czwartym numerze, jeżeli dokumenty soborowe nasi telewidzowie może mają w domach, niech sprawdzą. Mamy teraz rok wiary, tak, dokumenty soborowe tak, są wystawione numer w kościołach. Numer czwarty dekretu o ekumenizmie, gdzie jest to, można powiedzieć, magna carta ekumenizmu. Wielka karta ekumenizmu, gdzie Kościół rzymskokatolicki, jak gdyby, trzeba powiedzieć to, obudził się, gdy chodzi o wszelkiego rodzaju działania zjednoczeniowe. I stąd pierwszym elementem jest tam w tym dekrecie, kiedy nam mówi ten dokument, na czym polega ruch ekumeniczny, jest usuwanie słów, opinii, czynów, które nie byłyby zgodne z tym, co urzeczywistniają inni bracia wierzący, siostry wierzące, inni chrześcijanie. A wiemy dobrze, że ciągle w naszej mentalności tego typu wyrażenia oczywiście istnieją. My prawda? Często mówimy, że ci, którzy należą do kościoła ewangelickiego, to pochodzą z jakiegoś innego, tylko jednego kraju, a inni z drugiego kraju. Nie. Tak. Wyrządzamy niekiedy właśnie krzywdę takimi utartymi powiedzeniami, które nie mają podstawy w rzeczy. My musimy starać się usuwać te różnego rodzaju słowa, gesty, które nawet obrażały. My dzisiaj posługujemy się terminem soborowym, oczywiście, bracia oddzieleni. Ale papież, nie zawsze tak było. Ale papież Jan Paweł II w encyklice mówi, to nie odpowiada w encyklice o jedności chrześcijan z roku 1995. Mówi, to wyrażenie nie zawsze odpowiada treści, jaką w przeszłości ono posiadało. My jedni oddzieleni od drugich, kto od kogo. W takiej rozmowie prawosławni, kiedy używałem tego pojęcia, od razu to było po soborze, bracia odłączeni. A kto się, proszę księdza, odłączył? My od was czy wy od nas? Więc to są sytuacje niekiedy trudne. I papież, myślę, że który był przeniknięty duchem jedności, doświadczał i swojej młodości, i potem swojej pracy duszpasterskiej jako biskup Krakowa, jako kardynał krakowski i jako papież przede wszystkim, tego, czym jest rozdarcie świata w ogóle, rozdarcie świata, który wierzy w jednego Boga, i rozdarcie świata chrześcijańskiego. Że chrześcijanie stanowią zgorszenie dla tych, którzy są niewierzący, a może by usiłowali zbliżyć się właśnie do takiego czy innego kościoła, który istnieje. Więc dlatego też należy usuwać te różne elementy i papież to nazywa pięknie. Mianowicie mówi o po prostu historycznym dokonanie jakiejś rewizji historycznej, tego, co było wstecz, żeby posługiwać się innymi pojęciami, innymi terminami, i mówi o inaczej wierzących. Otóż to. My wszyscy wierzymy w tego samego. Tak powiedział wielki teolog Karol Barth, teolog kalwiński, protestancki. I rzeczywiście tak jest. My wierzymy w tego samego, chociaż w nieco inny sposób. Widzenia, tak. I dlatego też to nas łączy. Drugim elementem istotnym, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest dialog.
I nie chodzi tutaj tylko o dialog teologiczny, ale przede wszystkim chodzi, bo mamy wiele dokumentów uzgodnionych, a zwłaszcza wspólną deklarację o usprawiedliwieniu. Może słuchacze i oglądający nas w telewizji nie zdają sobie sprawy, że i na terenie polskim mamy taki piękny dokument z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa, wspólna deklaracja na temat chrztu pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną a Kościołem Rzymskokatolickim, bo to jest warunek przynależności do Kościoła. To jest coś, co nas wszystkich łączy, a przynajmniej dwa sakramenty, chrzest i Eucharystia. I dlatego też nie tylko chodzi o ten dialog doktrynalny, ale chodzi o dialog miłości, jak mówi Jan Paweł II. Przede wszystkim o dialog miłości. W codziennym życiu. Tak. O te wzajemne relacje, bo dialog miłości według Jana Pawła II prowadzi do jednego. Prowadzi do jedności w prawdzie, prowadzi do jedności takiej, gdzie wszyscy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy odrodzeni w Jezusie Chrystusie. Czyli chodzi o dialog zbawienia. Dialog miłości prowadzi do dialogu zbawienia. A więc trzeba rozmawiać z sobą. Czyli co? Ekumenizm bardzo ważny w naszym życiu. Bardzo istotny. A to są tylko dwa elementy. Trzeci to jest modlitwa i współpraca. Tutaj zaznaczone. Tak. Współpraca oczywiście w wymiarze międzynarodowym, a także i lokalnym. I czwarty istotny element, który składa się na pojęcie ekumenizmu, to jest odnowa i reforma. Odnowa na własnym terenie, na własnej płaszczyźnie swego umysłu, serca, ale także i odnowa kościołów. To się odnosi do wszystkich kościołów. Do kościoła rzymskokatolickiego tak. A w kościele rzymskokatolickim wiemy, że istnieje takie adagium, że eklezja est semper reformanda. Ciągle kościół musi nadążać za znakami czasu. Dziękuję bardzo księdzu profesorowi za ten wyczerpujące świadectwo płynące z własnego doświadczenia, płynące z własnej wiedzy, świadectwo na temat korzeni ekumenizmu, a przede wszystkim świadectwo dotyczące potrzeby naszego zaangażowania się w tą jakże ważny ruch, inicjatywę w Kościele. Dlatego też... Tu wszyscy jesteśmy za ekumenizm odpowiedzialni. Tak, dlatego też właśnie w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach o tej intencji za jedność nas wszystkich, a w naszym codziennym życiu starajmy się tą jedność propagować, nią żyć i według niej postępować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. To już ostatni tydzień, w którym możemy śpiewać kolędy. W tradycji Kościoła Polskiego do dnia 2 lutego, do święta ofiarowania Pańskiego, potocznie zwanego Świętem Matki Bożej Gromnicznej, śpiewamy kolędy. Zachęcamy naszych telewidzów do tego, żeby się jeszcze odwiedzać karnawałowo, żeby jeszcze pośpiewać kolędy Panu Jezusowi, żeby cieszyć się jeszcze Dniem Bożego Narodzenia. Dzień 2 lutego to także dzień życia konsekrowanego, dzień poświęcony osobom, które oddały całe swoje życie Panu Bogu, które przebywają gdzieś za murami klasztoru, ale także te osoby zakonne, które pracują wśród ludzi. W naszej diecezji 1 lutego o godzinie 17 w klasztorze u Franciszkanów w parafii Wszystkich Świętych odbędą się uroczyste nieszpory pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Wiesława Meringa. Serdecznie zapraszamy nie tylko osoby życia konsekrowanego. Natomiast 2 lutego o godzinie 12 centralne obchody Dnia Życia Konsekrowanego w Bazylice w Sanktuarium w Licheniu. Serdecznie zachęcamy.
Od 1 do 3 lutego w Licheniu odbywają się warsztaty pod hasłem Stres, radzenie sobie w trudnej sytuacji. 2 lutego o godzinie 8 rano msza święta i nabożeństwo fatimskie w klasztorze franciszkanów we Wrocławku, w sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. I także 2 lutego od godziny 15.30 do 17.30 sobota fatimska w parafii Matki Bożej Fatimskiej we Wrocławku ze względu na pierwszą sobotę miesiąca. Zachęcamy także do wzięcia udziału w mszy świętej z modlitwą o uwolnienie w 2 wtorek lutego, to będzie 12 dzień tego miesiąca, tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, w parafii świętego Stanisława. Modlitwie tej będzie przewodniczył ksiądz profesor Tomasz Kaczmarek. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tych wszystkich wydarzeniach. Na dzisiejszą niedzielę przeznaczony jest do odczytania w kościołach w czasie mszy świętej fragment Ewangelii według świętego Łukasza, a dokładnie początek jego Ewangelii. Tak się składa, że już we wstępie święty Łukasz chce w jakiś sposób uargumentować, dlaczego pisze Ewangelię, dlaczego zajmuje się Jezusem Chrystusem. Słyszymy więc, że wielu starało już ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Mowa tu oczywiście o apostołach, o uczniach Jezusa. Postanowiłem więc i ja, pisze święty Łukasz, zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Słowo Boże, Ewangelia, to przekaz pewnej nauki. Nauki o Chrystusie, nauki, która w odróżnieniu od nauk empirycznych, nauk ścisłych, nauk humanistycznych, jest nauką dającą życie wieczne, bo jest żywym Słowem Boga. Daje możliwość żywego kontaktu z samym Bogiem. Dlatego cała liturgia słowa jest wokół tego skoncentrowana. Już w pierwszym czytaniu z Księgi Nehemiasza widzimy, jak Izraelici płaczą, słuchając słowa Księgi Prawa. Płaczą, to znaczy, że karmili się tym słowem. Było to słowo prawa ich stałym pożywieniem. Możemy od razu i zadać nam samym pytanie, czy Słowo Boże, którym powinniśmy się karmić, czy jest naszym pokarmem na co dzień, czy sprawia w nas takie przejęcie, takie wrażenie, że na wzór Izraelitów możemy płakać, słuchając go, to znaczy tak je przeżywać, tak przyjmować je do siebie, żeby stawało się treścią życia. Przecież po to powstała Ewangelia, jak uczy nas święty Łukasz, po to, by każdy z nas miał pewność nauk, których nam udzielono. Ale druga część tej niedzielnej Ewangelii to już konkretne objawienie Jezusa Chrystusa. To jak gdyby kontynuacja tego wszystkiego, co słyszeliśmy zarówno w Święto Trzech Króli, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, tydzień temu, kiedy Ewangelia mówiła o weselu w Kanie Galilejskiej i wreszcie dziś, jak gdyby inny moment objawienia się Jezusa Chrystusa. Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei po chrzcie w Jordanie, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Mówi Jezus do swoich w Nazarecie, czytając proroctwo Izajasza: dzisiaj spełniły się te słowa, które
prorok wypowiadał, te proroctwa, które prorok przekazywał. Dzisiaj to znaczy, że oto Chrystus w inny sposób objawia się swoim. Mówi do nas dzisiaj, że On jest tym obiecanym Mesjaszem, na którego, jak śpiewamy w kolędach właśnie, tyle lat czekaliśmy, tyle tysięcy lat czekaliśmy. Dziś, to dziś jest także naszym dziś. To dzisiaj w Jezusie spełniają się słowa Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych czasach, w XXI wieku, dzisiaj w tych dniach, w których żyjemy, w tym mieście, w którym żyjemy, w tych sytuacjach życiowych, w których się znaleźliśmy, dzisiaj spełniają się słowa Pisma Świętego na Jezusie. A to oznacza tylko jedno, że Jezus Chrystus jest centrum i ośrodkiem życia człowieka, że na Nim mamy to życie budować, że do Niego się odwoływać, że tylko będąc z Nim zjednoczeni, mamy szansę, by wypełniało się to wszystko, co Bóg wobec nas zaplanował. Nie mogę w tym momencie, na koniec tego rozważania, nie wspomnieć osoby zmarłego dopiero co, kardynała prymasa Józefa Glempa. Człowieka, o którym właśnie Benedykt XVI powiedział, że był prorokiem naszych czasów. Co takiego prorokował kardynał Józef Glemp, prymas Polski? Głosił Jezusa, głosił Ewangelię swoim życiem, karmił się właśnie słowem samego Boga, żył tym słowem i starał się nauczać polski naród, polski Kościół, nas wszystkich, uczyć miłości, która wypływa ze Słowa Bożego, miłości, która dziś objawia się w Jezusie Chrystusie na naszych oczach, bo przecież przez życie chrześcijanina, świeckiego, siostry zakonnej, księdza, biskupa, kardynała, papieża, przez to życie człowieka wierzącego w Chrystusa, dziś wobec innych ludzi objawia się Jezus Chrystus, objawia się Jego miłość, a świat staje się coraz bardziej Boży, coraz bardziej ludzki dzięki temu, coraz bardziej przepełniony życzliwością i miłością. A to przecież jest nasze marzenie, nasze pragnienie. Tak chcielibyśmy żyć, w takim środowisku się rozwijać.